Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę. Sposób walki szatana. Gdy uważnie przyjrzysz się wczorajszej części lekcji, ujrzysz wyraźne pasmo tego, jak Bóg objawia siebie i swoją prawdę w miarę rozwoju wielkiego boju. Najwyższy działa za pośrednictwem patriarchów izraelskiego systemu świątynnego przez Jezusa i jego pojednawczą ofiarę, a potem przez Kościół oraz służbę Syna Bożego w niebiańskim świątyni. Jednocześnie szatan usiłuje udaremnić plany Wszechmogącego. Wielki bój toczy się i toczył w znacznej mierze w powiązaniu z wymienionymi czynnikami. Na przykład system ofiarniczy praktykowany przez patriarchów oraz izraelskiej świątyni miał przypominać ludziom o obietnicy odkupienia danej im przez Stwórcę. Jak szatan stara się i starał się zawłaszczyć i ukryć prawdę planu zbawienia, zwłaszcza tę objawioną w systemie ofiarniczym. Zobacz, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Od wiersza 20 do wiersza 28. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jak Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieskazitelnego Boga na obraz przedstawiający śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezczeszcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapołali jeden ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na swoim ciele należną za ich zboczenie karę. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zamysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32. I werset od 17 do 18. Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły, skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Oczywiście ucieleśnienie Jezusa, Jego działalność na ziemi i Jego pojednawcza śmierć na krzyżu są kluczowymi elementami Bożego planu pokonania szatana w wielkim boju. Śmierć Chrystusa zagwarantowała zwycięstwo nad diabłem, który zawzięcie stara się udaremnić misję Syna Człowieczego na ziemi. Przeczytamy obecnie Ewangelii Mateusza wersety, i co one mówią o sposobie, w jaki szatan działał przeciwko Jezusowi. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Drugi rozdział od wiersza 1 do 18.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy mu oddać pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiadywał się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, by pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego. Słyszano głos w Ramie, płacz i żałosne skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. 4 rozdział, od 1 do 11 wiersza. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie księstwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. 16 rozdział, wiersz 21-23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć o starszych arcykapłanów i uczonych, w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie,
Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. 27 rozdział i wiersz 39 do 42. I umieścił nad jego głową napis podany jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwając głowami swemu. I mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego, mówiąc, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem żydowskim? Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy mu. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus ustanowił swój Kościół na ziemi, by głosił zgubionej ludzkości dobrą nowinę o zbawieniu. Od początku istnienia Kościoła szatan postanowił go osłabić i zniszczyć. Poniższe fragmenty Nowego Testamentu ukazują szatańską taktykę walki przeciwko Kościołowi. Tak, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 7 rozdział, 2 list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 1 list do Tymoteusza, 4 rozdział, 2 list Piotra, 2 rozdział i Księga Objawienia, 12 rozdział. W liście do Hebrajczyków czytamy o prawdziwej świątyni w niebie i służbie Chrystusa, którą podjął On po swoim wniebowstąpieniu, pełniąc kapłańską funkcję na rzecz grzesznej ludzkości. W Księdze Daniela, 8 rozdział, pojawia się zapowiedź ataku diabła na kapłańską służbę Jezusa w niebiańskiej świątyni oraz ustanowienia systemu uzurpującego sobie kapłańskie funkcje należące wyłącznie do Niego. Przeczytaj pierwszy list Piotra, 5 rozdział 8-9 i intelektualnie przyjmij to ostrzeżenie, to jedno, ale żyć na co dzień zgodnie z tym ostrzeżeniem to coś zupełnie innego. W jaki sposób możemy rzeczywiście odeprzeć diabła? Czy często w ciągu dnia uświadamiasz sobie zagrożenie ze strony szatana? Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8-9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni wierzę, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Dziękuję.